Słuchajcie, Dawid w psalmie Dawida w 39 wołał: wysłuchaj, Panie, mojej modlitwy i przychyl się do mojego wołania. Nie bądź niemy wobec moich łez, gdyż dla Ciebie jestem przechodniem, pielgrzymem, jak wszyscy nasi ojcowie. Odwróć ode mnie swe gniewne spojrzenie, abym się uśmiechnął, zanim stąd odejdę na zawsze. I wiecie co? Dawid wołał. Wołał do Boga i takie miał zrozumienie Boga na tamten moment, że wołał: wysłuchaj, Panie, mojej modlitwy, tak? Odwróć swój gniew, to gniewne spojrzenie, abym się uśmiechnął. Abym się uśmiechnął. Ale wejdziemy tylko do psalmu 40 i zaraz na samym początku mamy tak. Z utęsknieniem czekałem na Pana i On skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. W Jeremiaszu 3:33 jest napisane: wołaj do mnie, odpowiem Ci. Kiedy nie wołasz, to nigdy się nie dowiesz, czy Bóg ci odpowie, czy ci nie odpowie. Tak? On był wytrwały. Wytrwały był. Wołał i doświadczył. I potem mówi: z utęsknieniem czekałem na Pana. Z utęsknieniem to znaczy, że długo wołał, nie? To nie było tak, że od razu dostał odpowiedź, nie? Bo to już z utęsknieniem, nie? To jest taka tęsknota za kimś, tak? Że no czekasz i jeszcze tego nie doświadczasz, nie? I on mówi: z utęsknieniem czekałem na Pana, ale czekał. Ale czekał, był wierny. I on skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie z przepaści zagłady, wyprowadził z grząskiego błota i postawił moje nogi na skalę, zagwarantował mi pewny krok. Bóg zagwarantuje ci pewny krok. W Nim kroki są pewne. W Nim nie ma jakiejś chwiejności. W Nim nie ma niepewności. Jeżeli jesteś w Bogu, to ty już wiesz. Wiesz, że Bóg jest z tobą i cokolwiek robisz, to On jest z tobą. To robisz z Nim, tak? Włożył w moje usta pieśń nową. Ja dzisiaj wstałam, wiecie co? Ja dzisiaj wstałam. Pierwsze, co w ogóle do mnie przyszło mi, to imię Jezus oddaję Mu cześć, zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest. Słuchajcie, z tym się obudziłam. On włożył w jego usta pieśń nową, pieśń pochwalną dla naszego Boga. Kiedy wstajesz, to wiesz, kto jest Twoim Królem, kto jest Twoim Panem, to wiesz, że z Nim nie zginiesz. Wielu to zobaczy, ale zobaczcie, bo to jeszcze nie jest koniec. Kiedy Ty tak idziesz w tej pewności, z tą pieśnią pochwalną na ustach, wychwalając Jezusa, ogłaszając Go swoim Panem i Królem, to wielu to zobaczy i ogarnie ich lęk. Kiedy Izrael szedł, to wszyscy się bali, bo wiedzieli, jakiego mają Boga. To wrogowie się wszyscy drżeli i bali. Izrael nawet nie zdał sobie sprawy z tego, bądź zawsze: Boże, jesteś z nami, mamy tam jeśli atakować i tak dalej, oni się ciągle pytali i tak dalej. A wszystkie narody wkoło bali się Izraela. Wielu to zobaczy i ogarnie ich lęk i wiecie, co zrobią? I zaufają Panu. Dlaczego zaufają Panu? Bo będą widzieć Ciebie, z którym jest Bóg. O, jak szczęśliwy jest człowiek, który złożył swoją ufność Panu. Kiedy będziesz szczęśliwy? Kiedy będziesz ufać Bogu. Jak nie ufasz Bogu, to jesteś ciągle nieszczęśliwy, bo jesteś ciągle miotany, jak trzcina na wietrze. I nie zwraca się do wyniosłych. My się nie zwracamy do wyniosłych, ani do ludzi pogrążonych w kłamstwie, bo świat jest pogrążony w kłamstwie. Ty zwracasz się o pomoc do Boga. Pomoc dał mi Pan Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Nasza pomoc jest od Niego. My każdą sprawę przedkładamy Bogu i oczekujemy rozwiązania, oczekujemy, że On wysłucha naszego wołania, tak? Ty, Panie mój Boże, dokonałeś wielkich dzieł.
W Twoich cudach i planach wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym chciał je wszystkie wymienić lub omówić, byłyby na to zbyt liczne. Nie znalazłeś przyjemności w ofiarach ani darach, przygotowałeś mi ciało. Nie zależało Ci na całopaleniu ani na ofierze za grzech. Bo Bóg już powiedział, że już się brzydzę Waszymi świętami, Waszymi ofiarami, tak? Ja chcę posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest mniejsze niż ofiara. Bóg tego, co pragnie, to naszego posłuszeństwa. Bo mówi, bo jeżeli będziesz posłuszny temu, co ja do ciebie tutaj mówię, to będzie ci się powodziło. Oznajmiłem zatem, po której stronie teraz to zależy? Po naszej. Dawid to wszystko rozpoznał. Dawid rozważał Boga. On poznawał Boga. I teraz on powiedział, on oznajmił. Przychodzę, z zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić Twą wolę, mój Boże. Twoje prawo tkwi głęboko w mym wnętrzu. Ogłaszałem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Nie zamknąłem ust. I Ty, Panie, o tym wiesz. Twojej sprawiedliwości nie ukryłem w sercu. Opowiadałem o Twojej wierności i o Twoim zbawieniu. Twoje łaski i wierności nie zataiłem przed wielkim zgromadzeniem. Przyjdź, Panie, nie odmawiaj mi swojej litości, niech nie zawsze szczerze Twoja łaska oraz wierność. Nie wstydził się. Mówimy, że no, jeszcze nie jestem gotowy mówić przed ludźmi. Nie, 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 ja mam jeszcze lęki mówić przed. Ogłaszałem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Kiedy idziesz na ulicę, to ogłaszasz sprawiedliwość Bożą. W wielkim zgromadzeniu. To nie ma czegoś takiego, jestem niegotowy, wstydzę się, mam jakieś lęki i tak dalej. To Ty podejmujesz decyzję. Pragnę czynić Twą wolę, mój Boże. Twoje prawo tkwi głęboko w moim wnętrzu. Z obfitości serca będą mówić Twoje usta. Z obfitości serca. Jak napełnisz swoje serce Bożym prawem, Bożym słowem, Bożą prawdą, to z obfitości serca będą mówić Twoje usta. I będziesz zdziwiony tym, co mówisz. Będziesz zaskoczony tym, co mówisz. Bo jak otworzysz swoje usta, to nie bój się, co masz mówić. Duch Święty wie. I z wnętrza Twojego popłyną rzeki wody żywej. Tak? Twojej sprawiedliwości nie ukryłem w sercu. Chrześcijanin się nie ukrywa. Dobra, ja jestem już zbawiony, ja się ukrywam teraz, tak? Jak jestem zbawiony, to właśnie idę i ratuję innych, tak? Bo Jezus przyszedł na świat ludzi ratować. I my mamy też ratować.